Witam Państwa bardzo serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy, gdzie spotykamy się co jakiś czas, bardziej nieregularnie niż regularnie, żeby porozmawiać sobie o książkach, a także czasopismach, a także o różnych ciekawych rzeczach, które rozgrywają się wokół. Proszę Państwa, dzięki staraniom, no nie moim, ale grupy autorów, którzy wzięli udział w projekcie, jakim był ostatni w tym roku numer Nawigatora, zdążyliśmy przed zakończeniem tegoż roku i oto mamy nowy numer Nawigatora poświęcony, proszę Państwa, Rzymowi. Ja nie przeczę, że on był robiony w tempie straszliwym, tempo furioso, jak to czasem sobie ktoś lubi powiedzieć. Ale mamy nowych autorów, pozyskaliśmy ich z rynku. Katarzyna Mróz, Michał Radoryski, Krzysztof Śpiewak, Kamil Łukowski, no i ja, Gabriel Maciejewski, którym to wszystko nadzorowałem. Do tego jeszcze, proszę Państwa, mamy teksty autorów nieżyjących, teksty archiwalne. Z Benvenuto Cellini, Harold J. Berman, Anton Żiszka, szczególnie zwracam uwagę na to nazwisko, Józef Mackiewicz oraz Ernest Kantorowicz, którego podnieśliśmy z zapomnienia ostatnimi czasy, proszę Państwa, i który wzbudził szczere zainteresowanie wielu komentujących na naszych blogach ludzi. Ernst Kantorowicz, może zaczniemy od tego, to jest niepasujący trochę tekst do całości tego numeru, ponieważ Ernst Kantorowicz napisał biografię Fryderyka II Hohenstaufa i ja fragment tej biografii tutaj zamieściłem. Dwie opinie na temat stylu Ernsta Kantorowicza. Nie będę wymieniał nazwisk. Jeden pan twierdzi, że to jest znakomite. Po prostu znakomite, że ten styl, sposób pisania to jest coś absolutnie fenomenalnego. Jedna pani mówi, że to jest takie dno, że w ogóle taka pretensja, że nie da się tego czytać. Więc ja szczerze Państwu to polecam. Mamy dwie skrajne opinie. Każdy może sobie oczywiście kupić tę książkę w sieci, ale Napoleon V za e-booka krzyczy sobie jakieś 30 parę złotych albo nawet 50, żeby nie przesadzić. Tu mamy fragment przedrukowany, dotyczący właśnie poczynań cesarza na terenie Italii i sami Państwo ocenicie ekstra czy festiwal pretensji. To już od Państwa zależy. Proszę Państwa, przywołałem autora, którego niby znamy, ale który jest tak naprawdę zapomniany. Niby wszędzie leży, było dużo ekscytacji przez parę ładnych lat, ale to były głównie ekscytacje wynikające z kwestii własności praw autorskich, a nie z jakości tekstu czy treści, które ten autor propagował. Zamieściłem tu fragment Józefa Mackiewicza, Watykan w cieniu czerwonej gwiazdy, konkretnie rozdział 5 dotyczący Węgier. Książka dawno nie wznawiana, dobrze jest sobie przypomnieć. Proszę Państwa, Anton Żiszka jest postacią fantastyczną. Anton Żiszka napisał przed wojną następujące książki. Współczesna Italia, Japonia i Abisynia. Po wojnie, po polsku niewznawiane, z tego tytułu, że Anton Żiszka został uznany za ideologa faszystowskiego. Ja nie wiem, czy Anton Żiszka był ideologiem faszystowskim, natomiast rzeczy, które pisze, są absolutnie wstrząsające. Ja tutaj wyharatałem z jego książki Współczesna Italia, proszę Państwa, bo tak to trzeba nazwać, wyharatałem dwa rozdziały dotyczące historii Imperium Rzymskiego, bardzo syntetyczne, ale ta synteza jest po prostu wstrząsająca. Skąd Juliusz Cezar brał pieniądze, na przykład, tam jest napisane dość wyraźnie. Do paralel łączących to imperium i jego poszczególne okresy egzystencji z Italią Mussoliniego oraz różne szczegóły dotyczące dojścia do władzy Mussoliniego. Anton Żiszka, austriacki filozof, socjolog, historyk, autor, faszysta ponoć. Ta książka o Japonii jest tak samo fajna jak książka o Italii. Współczesna Italia, Japonia, Abisynia. Abisynia chyba jest najtrudniejsza do kupienia i dotyczy rzecz jasna no, trochę historii Abisynii. No i cały czas polemizujemy z tymi wszystkimi opisami wojny, jaką Włosi toczyli w Etiopii. A proszę Państwa, Anton Żiszka jest to człowiek, który całkowicie pozbawiony złudzeń na temat Londynu i jego zamiarów wobec Włoch.
to jest coś wstrząsającego, bo tutaj te wszystkie rzeczy, które my tam sobie gdzieś snujemy, śnimy, usiłujemy wyciągać jak nitki z kubraka, on tu wykłada kawa na ławę, to jest w ogóle... Książka stara, ma prawie 100 lat, w ogóle Anton Żiczka tam żadnych zahamowań, bym powiedział, i sekundy wątpliwości. Także szczerze polecam ten fragment i całą książkę. Benvenuto Cellini, fragmenty żywota Benvenuto Celliniego zamieściłem, proszę Państwa, oczywiście po to, żeby wszyscy sobie mogli przeczytać naocznego, tekst naocznego świadka wypadków zwanych Sacco di Roma, bo Benvenuto był w środku. Tak? On tam był w środku. Ładował armaty, strzelał z zamku Świętego Anioła, a potem razem z papieżem Klemensem łamał paramenty i przetapiał je na monety, żeby zapłacić okup niemieckim i hiszpańskim żołnierzom. Tak było. I tutaj mamy fragment tego, co Benvenuto Cellini zapisał na temat Sacco di Roma. Gabriel Maciejewski, proszę Państwa, opisał tutaj samo Sacco di Roma. Napisałem taki tekst, zanim zaczęliśmy pracować z Tomkiem nad komiksem, napisałem taki tekst, niewielki fragment tego tekstu został wykorzystany do scenariusza tego komiksu. Niewielki fragment. Więc ja postanowiłem, że ten tekst, na którym się no, troszkę napracowałem, nie może się zmarnować i niech on sobie idzie w tym nawigatorze. Niech on tam będzie. No i jest. Kamil Łukowski, zdolny bardzo autor, napisał taki tekst bliski memu sercu i na tematy, które ja lubię. Papież i Sowi Król. Proszę Państwa, poruszamy się wokół takiego problemu. Kim rzeczywiście był Filip IV Piękny? To nie jest problem, który ja wymyśliłem, to jest problem, którym się interesują historycy, ale my o tym nie wiemy. Była kontrowersja, o to jest wspomniane tutaj, natomiast dobrze jest, żeby ktoś wyśledził tę kontrowersję i prześledził wszystkie opinie, bo myśmy tego tutaj nie zamieścili. Kamil tego nie napisał, bo poszedł innym tropem, po prostu napisał ładny tekst. Natomiast kontrowersja i spór pomiędzy badaczami, kim rzeczywiście był Filip IV. Czy jak chcą popularyzatorzy historii, tacy jak Maurice Dion, był królem z żelaza, czy był po prostu durniem, kukłą w rękach sił od niego potężniejszych, w rękach bankierów z Narbony i bakałarzy z Montpellier, którzy rządzili królestwem na przekór papieżowi, na przekór Rzymowi, w zgodzie z polityką imperialną, którą król prowadził, a której prowadzić nie mógł, dlatego że nie był w stanie kontrolować odległych rynków, tak jak to robili Anglicy nie, albo Niemcy. Nie był w stanie kontrolować miast leżących poza granicami swojego królestwa. Mógł tylko łudzić się tym, że włada na terenie Francji. Nie wiem, proszę Państwa, jak to było. Sugestia tutaj zawarta jest dość wyraźna, że jednak nie było tak, jak chce tego Maurice Dion, nasz ulubiony, jeden z naszych ulubionych pisarzy, Żyd pochodzący z Białorusi, ale że było zupełnie inaczej. Papież i Sowi Król, tekst Kamila Łukowskiego. Krzysztof Śpiewak. Ciekawy tekst, Piotr Zmurrone, czyli soft power. Ja może się niespecjalnie zgadzam z tym ujęciem tematu, ale każdy może mieć własne poglądy na różne kwestie i na różne postaci. Piotr Zmurrone, Celestyn V, papież, który, proszę Państwa, był pustelnikiem i który został z tej pustelni podniesiony jako swego rodzaju ostatnia deska ratunku przed kompromitacją kurii rzymskiej i przed kompromitacją polityki poszczególnych kardynałów. No tak. I tak to się przedstawia. Natomiast autor Krzysztof Śpiewak sugeruje, sugeruje, to nie jest sugestia, bo tak było, że król Neapolu, Karol Andegaweński, po prostu wymyślił sobie tego Celestyna V, żeby użyć go do swoich celów. Papież Celestyn zorientował się, co jest, przepraszam za wyrażenie, grane i się wycofał. Natomiast no, historia ma ciąg dalszy, bo został on, to wszystko nie jest takie proste, ponieważ bardzo nieuczciwi badacze, albo tacy, którzy nie orientują się, o co chodzi, piszą, że papież Celestyn, kiedy abdykował, a był to ostatni papież, który abdykował przed Benedyktem XVI, przypominam,
przed Benedyktem XVI, postanowił wyjechać do Grecji. Taka formuła się pojawia w tekstach. Proszę Państwa, odradza się Bizancjum. Nie ma czegoś takiego jak wyjechać do Grecji po prostu. Chciał po prostu uciec na tereny, które za chwilę miały stać się ponownie Cesarstwem Wschodnim i tam być może odegrać jakąś rolę. Tak? To nie tak, że wszyscy pustelnicy mają czyste intencje. Być może on miał, natomiast stał się ofiarą wielkiej polityki. Papież Bonifacy, który nastąpił po nim, ten Bonifacy, którego Francuzi aresztowali w mieście Aniani, zatrzymał go w twierdzy. I Celestyn V zmarł, co oczywiście posłużyło natychmiast do sformułowania serii bardzo brutalnych zarzutów przeciwko Bonifacemu VIII, że to on kazał otruć Celestyna V. Niezwykła historia. Polecam. Co tu jeszcze mamy? Michał Radoryski, zna w polityce cesarstwa wobec Rzymu, analogię ze współczesnością, proszę Państwa. No to jest próba powiązania tego, co się działo w Italii w średniowieczu, tych wszystkich motywów islamskich, których my nie widzimy, i splecenia tego, skorelowania z tym, co mamy dzisiaj. Ja nie będę oceniał tego tekstu, Państwo to ocenicie. Czy to aby prawda i czy autor jest uprawniony do tego, żeby takie sugestie wysnuwać, czy też nie może tego robić. Islam w polityce średniowieczu, w polityce papieża, w polityce królów, cesarzy, władców Europy i islam dzisiaj. Czy to tak można te kwestie ujmować? Katarzyna Mróz, pamięć o Saracenach w Italii. Też ciekawy tekst o zapomnianych emiratach na Sycylii, o emiracie Bari, czyli o takich organizacjach przestępczych, co tu dużo mówić, które zostały zainstalowane w Italii po to, żeby grabić pielgrzymów, tak? Nie po to, żeby tam budować jakąś nową strukturę, czy nie wiem, robić ekspansję i tworzyć przyczółki dla, powiedzmy, no, wychowywania pokoleń i rzesz ludzi w duchu nauki proroka. Nie, to były organizacje przestępcze, służące po pierwsze do łupienia okrętów przepływających przez cieśninę pomiędzy Apulią a Sycylią i do grabienia pielgrzymów zmierzających do Rzymu. Dopóki istniał emirat Bari, nie można było przejść spokojnie z pielgrzymką do Rzymu, żeby się nie okupić Arabom. Tak? To jest ciekawy też temat, rzadko wspominany, nikt o tym nie mówi, natomiast wszyscy bardzo chętnie opowiadają o tym, jak to straszną zbrodnią były wyprawy krzyżowe i że tam ci chrześcijanie brzydcy przyszli i zdobyli Jerozolimę, o jakie to okropne. No więc, proszę Państwa, bywało inaczej. Tak? Bywało inaczej. I my niestety widzimy tą historię tak mniej więcej od X wieku, a wcześniej już nie. Prawda? Bo to za dawno. No więc to nie za dawno, no, to też jest ważne. Proszę Państwa, no i fantastyczny tekst omawiany już przeze mnie książki Harolda Jabermana, Rewolucyjny charakter rewolucji papieskiej. On pochodzi z tomu Prawo i rewolucja, kształtowanie się zachodniej tradycji prawnej. Ja, proszę Państwa, nie będę tłumaczył, o czym jest ten tekst. Państwo musicie sobie przeczytać. To jest tekst o Grzegorzu VII i o jego walce z cesarzem Henrykiem IV, o prymat władzy duchowej nad władzą świecką, o prymat zasad uniwersalnych nad doraźnymi rozstrzygnięciami i o prymat, jakby to powiedzieć, tego pierwiastka prawa i miłości w rozstrzygnięciach konfliktów międzyludzkich nad pierwiastkiem bankierskim i pierwiastkiem siły. Tak bym to ujął. Bo to nie tylko papież próbował zbudować i narzucić całemu chrześcijańskiemu światu zasady, ogólne zasady współżycia, tak? Ogólne zasady zrozumiałe dla wszystkich. Robili to inni ludzie, robili to Wenecjanie, próbował robić to cesarz Fryderyk, wcześniej Fryderyk Barbarossa, król Francji, król Anglii. Różni ludzie próbowali to robić, natomiast oni wszyscy mieli intencję fałszywą. Intencję fałszywą, to trzeba powiedzieć. Aspekty prawne tego zjawiska omawia Harold Jaberman, którego książka nie jest wznawiana i chyba nie będzie, bo nie wiem, jakie z prawami autorskimi tłumaczył to profesor Amsterdamski. Bardzo poważny człowiek, to jak się czegoś dotykał profesor Amsterdamski, to było bezwzględnie ważne. No więc książka Bermana jest bezwzględnie ważna i należy ją przeczytać. Nie ma już jej oczywiście na Allegro. Nie wiem, czy ktoś się po nią schyli. To byłaby wielka frajda, gdyby ktoś to wydał. No ja nie mogę, tak, to jest jasne. Ja nie mogę, a jak ktoś wyda, to sprzedam, także zachęcam. Proszę Państwa, 25 numer kwartalnika Szkoła Nawigatorów, 25 numer kwartalnika wydawanego bez grama dotacji od grudnia roku 2013. Proszę Państwa, powiem wprost, w lecie zamykamy. W lecie zamykamy, dlatego że nie damy rady ciągnąć tego dłużej i być może kiedyś do tego projektu wrócimy.
w jakiejś innej formule, natomiast na razie nie możemy. Na razie nie możemy. I to jest rzecz, którą no, niestety wszyscy powinni zrozumieć. Tak to jest. Nie oddajemy pola, nie wywieszamy białej flagi. Po prostu pewne rzeczy muszą przestać wychodzić, żeby się mogły ukazać za czas jak w innej formule. Jak to mówił Lejzorek Reuter-Szwaniec, zwalniają, znaczy będą przyjmować. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia, do widzenia.